Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, niestety znów po chłodnej nocy, ale co miało wymarznąć, to już wymarzło i nawet te temperatury dzisiejsze rzędu minus jednego czy minus dwóch, minus trzech stopni, nawet przy gruncie pojawiła się taka temperatura nie zaszkodzą już tym roślinom, które akurat zdążyły, a właściwie ich kwiatom przemarznąć. Owoców już nie wydacą. To na razie ostatnia noc z przymrozkami. Zobaczymy, co przyniosą nam zimni ogrodnicy. Czyżby jeszcze jakieś ujemne temperatury? No chyba wystarczy. Mam nadzieję, że. Te ostatnie rzędu minus 5 czy minus 7 stopni to byli wcześniej ogrodnicy. Niech już po prostu te niskie temperatury nas nie będą dotykać, przy czym Państwa, w żaden sposób. Taką mam nadzieję i tego Państwu oczywiście życzę. Co wczoraj działo się w pogodzie, najwyższą temperaturę spośród większych miast zanotowano w nowym Sączu. Natomiast nad morzem było chłodno, nawet zimno, bo w takiej łebie na przykład, czy wózce, to tylko 6-7 stopni na plusie. No, akurat Bałtyk jeszcze zimny: jak tylko dmuchnie od morza, to od razu robi się zimno w miejscowościach nadmorskich. Ale proszę Państwa, w majówkę będzie i nad morzem dobra pogoda. Wiem, że sporo miejsc hotelowych, również i kwater prywatnych zostało zarezerwowanych. I dobrze, bo majówka rzeczywiście nad Bałtykiem w tym roku uda się i to znakomicie. Jeśli chodzi o temperatury w naszym regionie, to tutaj kliszów na południu województwa wybił się spośród innych, bo aż 13 stopni tam została zanotowana taka temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na Świętym Krzyżu było to ledwo powyżej 9 stopni. Suków tutaj też w okolicach 10,5 stopnia, 11 stopni w Sandomierzu i podobna temperatura rzędu 9-10 stopni. Na północy naszego województwa północny wschód, tutaj do 11 stopni, a więc można powiedzieć od 9 do 13 stopni. Na wysokości 1,5 kilometra jeszcze zalega masa chłodna. To jest to powietrze, które zostało wprowadzone przez ten potężnych rozmiarów wyż brytyjski. No i powoli ta masa się tutaj ogrzewa, ale właśnie dopiero w sobotę i w niedzielę zostanie zastąpiona przez cieplejszą masę płynącą z południa chociaż i dzisiaj już na wysokości półtora kilometra już nie będzie minusów będą to temperatury rzędu 1 czy 2 stopni powyżej zera co da w ciągu dnia 13-14 stopni może i 15 na południu regionu powolin będzie nam się ocieplać tak żebyśmy się państwa przyzwyczaili jeśli chodzi o sytuację baryczną tutaj niewiele się dzieje niewiele się zmienia mamy taki praktycznie obszar typowo bezgradientowy, albo słabogradientowy, bo jednak jakieś tam różnice ciśnienia nad Polską yy są i dzisiaj również będą, ale to rzędu 3-4 hektopaskali, także bez ruchu powietrza i to dobrze. Wczoraj o godzinie 20 najniższe ciśnienie mierzone do poziomu morza zostało zanotowane w Szczecinie, 1005 hektopaskali, a w Lesku 1010. Różnica niewielka, to i słabe podmuchy wiatru. I taka sytuacja się utrzyma, chociaż właśnie już od soboty będziemy mieli typowy klasyk, czyli na zachodzie ośrodek niżowy płytki, bez jakichś formacji frontowych, natomiast na wschodzie od morza czarnego dalej w stronę krajów nadbałtyckich rozbuduje się ośrodek wyżowy. No i taka sytuacja będzie sprzyjać napływowi mas ciepłych z południa, coraz cieplejszych. Wczoraj nam trochę popadało, no masa lekko wilgotno-chwiejna tutaj do nas napływała, więcej tych zjawisk konwekcyjnych na północy kraju. U nas gdzie nie pojawił się deszcz i nawet ładną tęczę można było zauważyć. Natomiast czy będzie padać w najbliższych dniach? Na jutro proszę Państwa spodziewane są jakieś popołudniowe opady, nawet gdzie nie może zagrzmieć. Patrzyłem rzeczywiście, energia dostępna drogą konwekcji to tak rzędu 200-250 kJ na kilogram, więc jakaś burzyczka może się zdarzyć. Bo i trochę wilgoci w powietrzu jest, no i ten pionowy gradient temperatury również się utrzyma. Jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, podstawowe czynniki widoczne na meteorogramach, dzisiaj wyróżnia się przede wszystkim nagrzewanie gruntu do 26 stopni, czyli słońca będzie bardzo dużo, i piękna pogoda nam się szykuje, wiaterek słaby do 25 km na godzinę w porywach, szczególnie w godzinach tu południowych będzie najmocniej dmuchała, a właściwie najmocniej z tych najsłabszych podmuchów. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak jak mówiłem, do 14 a nawet 15 stopni, szczególnie w godzinach popołudniowych. Noc najbliższa już bez ujemnych temperatur, chociaż chłodna, bo 4-5 stopni najwyżej, Gdzie gdzieniegdzie w zagłębieniach terenu może to być i 3. I wiaterek, tak jak dzisiaj, to z południa, jutro też z południa i z południowego wschodu. Ciśnienie dzisiaj jakieś 1013 hektopaskali i jutro już nawet 1017-1018. Powoli nam będzie rosnąć. Natomiast jeśli chodzi o temperatury jutro w ciągu dnia, no to proszę Państwa nawet do 20 stopni. Ładnie to wszystko tutaj widać na meteorogramach. No i po południu spodziewane są gdzie gdzieniegdzie przelotne opady konwekcyjne i nawet może też zagrzmieć. Jutro troszkę więcej chmur, szczególnie w godzinach popołudniowych. No, i jeszcze powiem Państwu, że w niedzielę prawie bezchmurne niebo. Wiaterek słabiutki z południowego wschodu, a temperatura do 23 stopni. Coraz cieplej, coraz lepiej, i tak będziemy podążać w stronę wielkiej naszej majówki, która w tym roku akurat będzie bardzo udana. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, zdrowia przede wszystkim. No, i pomyślmy już o jakimś dobrym spędzeniu wolnego czasu, o dobrym odpoczynku podczas zbliżającego się weekendu. A niektórzy to będą mieli taki rzeczywiście weekend i to przedłużony, bo 1 maja już niedługo można to wszystko połączyć i cieszyć się z dni wolnych. Szczególnie, że pogoda będzie sprzyjać. Marek Stefaniec, do usłyszenia.